Welcome back, Underlord. To the war for the overworld. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny epicki odcinek serii War for the Overworld. Cóż, kochani, gra War for the Overworld jest to swoista kontynuacja Dungeon Keepera, legendarnej serii z 1997 roku, jak i później dodatku The Deeper Dungeons, jak i również oczywiście Dungeon Keeper 2 z 1999 roku. Jeżeli ktoś grał i nie słyszał jeszcze o produkcji War for the Overlord, bądź też tylko słyszał, a grał w sieci Dungeon Keepera, to gorąco polecam tę grę, ponieważ gra zawiera całkowity schemat z tejże produkcji, więc gramy w naszym Dungeon Keepera. It's time to kill two dwarfs with one stone. The miserable midgets of the Dwarven Guard have bested Raskos and sent him back to his own realm, where a counter-assault to our own war has been launched. They're sure to send... Ja lecę dalej. Jeżeli chodzi o tą misję, to mamy swój loch, który jest naprawdę rozbudowany już na wysokim poziomie, i po przeciwnej stronie mamy Fort Bohaterów, który też jest rozbudowany na bardzo solidnym poziomie. Natomiast samo dostanie się do niego nie powinno sprawiać problemów. Ja wcześniej w ramach prywatnej rozgrywki odpaliłem sobie tą misję i spróbowałem tak for fun po prostu wyrzucić stwory na pierwszych, drugich poziomach do twierdzy bohaterów i naprawdę nie miało one jakiegoś większego problemu, żeby ją zająć praktycznie bez mojej ingerencji, więc wydaje mi się, że misja powinna pójść dość gładko. Okej, kochani, no i jesteśmy w środku misji, zaczynamy dosłownie całą zabawę. Jak na razie widzę tutaj naprawdę olbrzymie to połacie złota. Mi się chyba troszeczkę pomyliło z tamtym, że już roch mieliśmy rozbudowany, bo ja chyba save'a po prostu czytałem, które tam część się pokrywałem troszeczkę właśnie w tą misję. I dlatego miałem już tak dużo stworów, ale to powinno wszystko pójść bardzo sprawnie, ponieważ ten level, tak jak mówię, kojarzę z mojej prywatnej rozgrywki i naprawdę szło tutaj elegancko. Widzimy tutaj na lewej stronie jeszcze kolejne pomieszczenie, bo troszeczkę ich naprawdę będziemy musieli tutaj mieć. No nie, mamy loch, kochani, nie, mamy tutaj loch już rozbudowany. Tak jak mówiłem, to jest w zasadzie loch chyba po starym jakimś tutaj strażniku, któremu się to najlepiej nie wiodło. Jak zresztą widzicie, bo nie za dobrze, niewiele chyba pozostało z jego wielkich fortyfikacji. No nie, nie będę wam teraz rozjaśniać ekranu, bo to może źle wpłynąć na jakość gameplaya. Już muszę jakoś przetrwać z takim. Tutaj mamy kurnik rozbudowany, ja myślę, że tutaj fajnie można byłoby stworzyć jedno wielkie leże. W zasadzie bez żadnych przegrodek, chyba tak by tutaj najlepiej można było wykorzystać część tego lochu, ale na początek wyważmy 10 minionków albo i więcej, bo im więcej minionków, tym szybciej po prostu to zawsze idzie i lepiej. Loch bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli minionów naprawdę mamy sporo. Dobra, tu już mamy następne pomieszczenie. Kultysta już dołącza do naszej ekipy, a my tutaj walnijmy sobie kimono dla naszych stworów. Nie! Rozwalcie mi to tutaj. Tu musi być miejsce, gdzie moje stwory będą spały i wara od tego. Legowisko potrzebujemy spore, bo na ten poziom naprawdę trochę stworów raczej przyjdzie. Jeszcze po tym, co widziałem na swojej prywatnej rozgrywce. Some of his walls were destroyed in the attack. Tak. But you can use replacement earth to patch them up. Zastawczej ziemi? Cast it now to fix the breach. Ciekawe jak to działa. Zastawcza ziemia. A skarg has entered your dungeon. Nie mam pojęcia. Dobra. Replacement earth complete. Zobaczcie. Construct complete. Spory wybudowują jakby pułapkę, a ja następnie... A nie, ono się automatycznie nawet ten wytwarza. A co to jest? The sanctuary. Sanktuarium? Will allow you to channel rituals of devastating power. Tego w Keeperze nie było. Open the ritual panel and select the shifting bomb. Z przyjemnością. Begin channeling it. An evil force rears to strike at us. Ready yourselves, lads. Okej. It seems they left a dwarven rearguard. Tak, and you should be able to crush them. Raskos is alchemy. Has a few potions remaining within it. Grab a quick freeze potion. Drop it upon these invading midgets. Co jeszcze też do kwestii żarcia. Nasze stwory naprawdę będą musiały to zdać, jeśli macie dupny kurnik i się cieszy. Raczej mi nie zarzucą tego, że mają też za małe leże. Więc tutaj też jestem spokojny. Tutaj co my tutaj mamy? Czy my tutaj mamy warsztat? Czy to jest po prostu zwykła posadzka? Tak, no, zwykła posadzka. Nie!
Co to kuźwa jest? Karczma? Sala treningowa? Nie, legowisko. Okej, czyli legowisko, które zostało po tym towarzyszu. To zrobimy inaczej. Z tego, że mają już leże wbudowane tu, jest centralnie przy żarciu, to ja to leżę im bezczelnie usunę. Ja robię to świadomo i celowo, po to, aby tutaj wybudować wielką salę treningową. Dzięki temu moje stwory będą miały błyskawiczny dostęp do treningu. Tak więc budujemy koszary! Your minions are fighting the enemy! Nie! Gdzie walczą? Mnie denerwuje to, że w Keeperze zawsze wyskakiwał nam komunikat o walce i był on bardzo, bardzo czytelny, ponieważ pojawił się nam pytajnik tutaj. Nie pytajnik z tej strony, tylko tutaj taki panel całej walki nam się pokazywał. Faktycznie ataki atakują tutaj coś, działają, walczą. Nie chcemy, żeby zginęły, dlatego uzdrowienie. Ale też przywołam moje spory do tutaj, żeby przyszły. I dzięki temu... A crackpot has entered your dungeon. Attracted by the reagents of your Głupolec, by zasłużyć w swoim loku, lecę teraz na bój, na walkę. Most of their time concocting viscous brews and tinkering about your cauldrons. Ciekawa postać, ciężko mi ją nawiązać do jakiejś kipera. Nikogo takiego, takiej postaci ala właśnie jak ta w Keeperze, no naprawdę, chcąc nie chcąc, nie było. Ale my mamy tutaj wybudowaną siłownię, nie? Gdzieś ona tu była. I ona jest! O, duży ten lok trochę już. Dobra, jest siłownia. Dlatego też wyślę tutaj wszystkie w zasadzie moje spory. No, wszystkie nie wyślę. Nie by Hallander Lord, I've peered into the soul of one of your workers. Ale dużo mogę wrzucić do siłowni. Dzięki temu your minions are under attack. Bardzo fajnie się szkodzić. Gdzie jest? Chyba, że zdążę jakiś cud. Nie zdążyłem go uleczyć. Fuck! Będę musiał żyć jakoś z tym. Dobra, no z twoją drogą są to strasznie głupie stworzenia, one w ogóle nie myślą. Dobra, ja tutaj buduję większą salę, żeby naprawdę było dużo miejsca. I co możemy dalej jeszcze budować? Bestia 2, to jest porta. Co tutaj mamy? Tworzy porta, przez który będą mogły sobie znaleźć się do tych podziemiowych. Ciekawe, ciekawe, ale bardziej mnie ciekawi ten cały pentagram tutaj potężny, to jakieś strasznie dziwne jest wszystko. Musimy też zadbać o zapasy złota, aby nam tego nie zabrakło, bo jak nam zabraknie golda, to stworki nie będą zadowolone. A co za tym idzie, mogą nam deserterować. Tego też na pewno nikt nie chce. Now continue to build defenses and brew potions to use against these rancid dwarfs. Laboratorium chemiczne. Mamy i to. Okej, okay, jestem ciekaw, co możemy wytworzyć w tym laboratorium chemicznym. Mamy tu jakieś eliksiry, przynajmniej tutaj eliksir. Your task is too small. Ciekawe. Próbujmy to jakoś. Jak to ja mam w ogóle zaktywować? Ej, ja nie chciałem go zabić! On żyje, prawda? Nie, on żyje i się obudzi. Nie powinien mieć siłę. Nie, żyje i ma się dobrze. Twardy zawodnik. Dobra, jumki, ale może moglibyście coś do mojej sali treningowej i tam poćwiczyli. Tutaj macie mocno ile miejsca, nie jesteście zainteresowani. Jak zawsze. Tutaj mamy wszystko jak na razie. Stworki tutaj ładne po łacie złota nam wykopały, więc hajsu też. Your minions are fighting the enemy. Będziemy mieli pod dostatkiem. Widzicie, minionki się już nam niecierpliwią i walczą z przeciwnikiem. Tylko też powoli trzeba będzie się dostać. Tutaj tak jest pierwsze. Zresztą tutaj mają już drugie, trzecie levele, a inne stwory też zaczynają się powoli szkolić. Co tym bardziej mnie jeszcze cieszy. Ciekawe. Opracujcie go więc! Jestem ciekawy wyników badań. Dobra. Tawerna jest. Koszary są. Laboratorium jest. Odlewnia jest. Archiwum jest. Bestia den. Mamy tutaj. Tak to wygląda. Aha, i są tutaj pajęczarki, mogą przyjść do naszego lochu. Ciekawe zastosowanie, ale ja może wyślę jednak część moich żołnierzy, ale pokazała im, gdzie raki zimują.
W zasadzie to sami się będziemy się przedzierać, to pójdziemy od lewej strony, tak żeby to jakoś szło w miarę, mi się wydaje, najlepiej, najskuteczniej. Pójdziemy też na burżuja i budujemy dupny most. Your minions are eyeing one another hungrily in the tavern. To jest. Make it larger before gnarling soup becomes the new main course. Czemu ja mam 0 golda? Nie mam 0 golda, o co chodzi? Dlaczego nie mogę tego tu budować? What the fuck? Kurwa, mam legowisko, ja chciałem wybudować przecież most, jestem kretynem. No ja nie mogę niczego. Idziemy z tej strony elegancko i zapukamy mu w zasadzie do drzwi. Co się będziemy, dobra, odwołuj już tą wartę. Spadajcie już do domu. Tak? Tak się stało. Tak też było, jak mi się nasze stwory naprawdę dzielnie sobie tutaj radzą w tym zamieszaniu. Mamy dzień wypłaty, więc może zaczekajmy jeszcze na dzień wypłaty, niech on minie. Your dungeon is under attack. Yeah. Kurde. Kurwa. Ty. Chodź po pierdolę. Your minions are under attack. Nie wierzę, że jest. Your dungeon is under attack. Gdzieś jeszcze? Chyba nie. Aha, tutaj. Tutaj minionki z nimi walczą! Pajęczarki, dawaj! To są sprawne i dobre stworzenia. To świetnie radzą sobie z przeciwnikami w pierwszej grupie. Okej, kokliki możecie powoli przedostawać się do środka. Tutaj widzę tutaj tą pajęczarkę, która atakowała te drzwi. Tutaj do środka muszę rozwalą troszeczkę ławek, bo nie ma sensu. Ładnie sobie radzę. Your tavern is too small. Świetnie, te spory tutaj też oni ćwiczą. Nie wiem jak te oka czy się wzięły w końcu za te linii, czy też nie. No tak, ni w pięć, ni w dziesięć, trochę im się nie chce. Ładnie z ławkami sobie radzę. A dwa, ekspią. Ekspią mi to nie mało ilość, ja ich będę nadzorować. Bo wiem, że same mogą być problemy. Not enough mana. Myślę, że mam mało many. Szczęście uda nam się zapanować na to, żeby nasze spory wygrały. Mogą być ciężko, że to ja wyślę tutaj pomoc natychmiastowym, żeby wszystkie tutaj te stwory, kretyny, idźcie stąd, dołny. Pomóżcie swoim. You have insufficient. No i zajebiście, spieprzyliście wszystko. Ale mamy już wsparcie też z innej strony. Zaraz reszta stwora powinna tutaj. No już są wszyscy, więc. Kochani, wiecie co? Po prostu pójdziemy tutaj atakiem na nich. Nie będziemy się z nimi taskać. Mamy spokojnie na tyle wystarczającą armię. Jest on zdany, powinna sobie tutaj z nimi wszystkimi poradzić. One idą tam czas. Tak właśnie parę takich większych jednostek, bo pajęczarki sobie z nimi nie poradziły, troszkę szkoda, nie? To już trochę warto. Ale coś nie jest takie? Musimy z tym żyć. Taking this outpost should slow the attacks of your enemies. Okay, posterunek numer jeden. Okay, rozwalicie się. Rozwalcie jeszcze mi te przy okazji i możecie spieprzać i trenować dalej. Rumbling charges threaten to cause chaos. Okay, niech zajmą się jeszcze tutaj tymi pokojami. Underlord, your dungeon core is being attacked. Jak to? Kto? No nie, mi oni se wchodzą tak bez państwa jeszcze do mnie do lochu. Za bezczelne gówniarze. No powiecie mi, czy oni nie są bezczelni? Czy oni są głupi? Underlord, your dungeon core is being attacked. Okej. Okay. Czy wszystko?
ich odesłać kulturalnie. Jak widzę, mają pokliki sobie całkiem nieźle radzą. No trochę ich tracę jednak tutaj przy tym wejściu na ten posterunek. Temu też zaraz coś tu musimy wymyśleć. I fell in love once. Odwołuję, załatwcie go, kretyni. Niech tutaj ma mało życia, żeby uciekać. Natomiast zgodnie z nim walczyć, ponieważ załatwił go na parę. Tak naprawdę. Tak, że moje spory już nie są aż takie zadowolone, że mają taką ilość punktów życia, a nie inną. I nie ma co im się dziwić po prostu. Sam nie byłbym najlepszy, może najmniejszy. Tutaj jeszcze kolejnych paru pachołków. Sprawdzę, że pamiętam, że na drugich poziomach to są bardzo. Nawet jeżeli reszta a wysyłamy do boju czarnoksiężników, to oni świetnie sobie poradzą nawet na niższych poziomach. Okej, okay. Ja zapiszę sobie grę. Zapisuję to misja 04A, dokładnie. I walczymy dalej. Już teraz to powinno pójść naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Bo będę wysyłać już po prostu do ataków jeden po drugim. Oni już powinni mieć spoko poziomy. Mana full. Jest wszystko. Słuchajcie, no wysyłamy kolejny oddział i jebiemy na kolejny posterunek do ataku. Czas na rekrutację. To jedna jest. Trzeba wybudować nowo. Zdrawia. Nie będę widzieć, że nie ma problemu. Będzie dobry zabieg przed samą walką. Mamy wszystkich z pełną ilością życia, to świetnie. Dobrze wiedzieć, że nie będę im po prostu od tak na przyjęcie szczęście. No ale cóż, moich jest coraz więcej, a wy macie duży problem, bohaterowie. Nie dacie rady. Niestety, ale moje spory będą się właśnie na skończyć. Wiemy właśnie, gdzie są, ale to jest level up'a. No jeszcze parę jest, ale zaraz powinny one dokończyć. I kochani, wybaczcie za małe cięcie, ale tak się akurat złożyło, że Fraps wysypał. Ja wiem. Chyba wcześniej może tylko raz jeszcze Fraps mi się kiedykolwiek skraszował. Teraz to było drugi raz z tego co ja stricte pamiętam, bo pamiętam. A tak to bardzo rzadka przypadłość, że Fraps się potrafi wysypać, no ale jednak czasami się zdarza nawet najlepszym. Halo! Czego oni nie walczą? What the fuck? Dobra, skoro wracają z pola bitewnego, ale kurwa. No nie no, wiecie co? Takich bugów już przeszedł. Część sporów nie chce walczyć. One of your minions cannot reach its lair. Jeszcze mają takie problemy, że ja muszę wtrącać się do czegoś takiego. A tak błahe sprawy. Widzę, ktoś toczy jakiś mały pojedynek, załatwił następnego. Pachołka. O nie. Kurek. Kultysta. Uważaj. Nie chcemy, żeby przeniósł się do innego statusu, dlatego, że masz jeszcze drugi poziom. Myślę tutaj parę tych i będzie w sprawie. Kabiny to jak to, ale są silne jednostki. Bardzo dobrze się sprawdza. Okej, a jak tam reszta naszych bohaterów? Widzę, że one of your minions cannot reach its lair. Wiecie co? Mam wysłać jednak zbiórkę. O kurde, ale tak nisko przyleciał. Muszę mam wysłać zbiórkę tutaj, bo widzę, że jeden z naszych kolegów ma małe problemy. Nie, musimy to zrobić na przykład, jeżeli chcemy go jakikolwiek sposób uratować. No cóż, twoi bracia zaraz tu przyjdą. Nic się nie przejmuj, żołnierzu. O, nie, yes! Udało mi się przewrócić do drugiego. Co prawda cudem nie było to dość trudne. Jak się chce wysypać. Dobra, stwory już nadciągają pełną marność. Jak się zostanie idą.
to również pięknie pomogą. Macie naprawdę. First of your minions want to go home. Tu jest następny portal. Your dungeon has been breached. Żołnierze, lećcie tutaj. Kurde, zaś jakiś frajer mi tu przyszedł. Jesus Christ. Wiecie co? Dobra, może bym spadł tej żołnierzy i wysyłam ich od razu do tego, niech go załatwią. Ale reszta niech załatwi mi lepiej to. Tutaj będzie ich troszeczkę więcej w tej części. Ja tam od razu wysłałem tego żołnierza, co ja wam wcześniej wspominałem, że chciałem tak zobaczyć for fun. Your dungeon is under attack. A tutaj co wygląda w ogóle? Kurwa, on dalej żyje! I już ma to. To sprawdzę. To by było dobre. Dobra, ale czekajcie, bo troszeczkę zjechałem z kursu. Dobra, no wszyscy sobie tutaj radzą, ale jak przychodzą z miejsca kolejnego do kolejnego. Fajnie jakby się zajęli tymi pułapkami, bo jednak trochę klików się na tym można po prostu stracić. Na tym bardzo dużą liczbę pułapników. Też nie jest niczym przyjemnym. One of your minions has not been paid. Mam 6 kochlików na tę chwilę obecnie. Bardzo mało. Oj, nie. Tam wiecie co, kochani, tam wy na razie nie idźcie. Wycofajcie się lepiej. Aż w 10 poziomie. Przeciwnicy, którzy są oczywiście swoistym władcą tej krainy. Władcą tych włości. I pewnie by mi się udało go nawet zabić teraz. Ale nie na tym rzecz polega. Bo... Kurde, oni widzą już teraz ścieżkę z tej strony tutaj. Dlatego ja stricte im poprowadzę tu, żeby wyszli stąd. Kiedy chokliki już tutaj pozajmują teren, wszystko powinno pójść znacznie lepiej i prościej. A jak to, żeby zajęli się takimi pachołkami jak tutaj są, że przedostali się stricte po linii prostej tu i zajęli się tą stroną przyczepną. W tej chwili... One of your minions has not been paid. Z prawej strony. Że to ten pachołek to jest bardzo strzał. Your minions are fighting the enemy. Dobrze, zobaczcie, mój rozkaz. Some of your minions have not been paid. To będzie naprawdę rewelacyjnie. Not enough mana. Dlaczego masz na mana? Widzę, że jeszcze jeden pałek gdzieś tam do serca mojego lochu, to mi się też nie najdzie. Nie wiem, tutaj tak fajnie z tymi pułapkami, on z tymi podziałami. Jak gdzieś tutaj teraz mówię, to jeszcze. Sobie centralne wejście do tego właśnie. You're doing much better than last time, you know. One of your minions cannot reach its lair. Zabierają życia. You are out of Ja wam odsyłam już odkaz. Wszyscy wracacie mi tutaj do... Your dungeon is under attack. Wszyscy. Dobra. Your minions are under attack. Pałków, które tutaj jest. Zajmijcie. On nie wie co robi. On nie wie co czyni. No i tak właśnie moje chodniki. Giną w tej potyczce łos, kurde, spierdalajcie. One of your minions has not been paid. Kurwa, pięknie żeście się dali załatwić. Wy wszyscy mi tutaj pogrudzi i jeść. Enlarge your tavern before the ceiling comes down.
Gdzie jest bolec? Bolec nadciąga. Zrobię cię. Będziesz silniejszy. To by coś się należy. Weźcie sobie tam golda, co chcecie. A my już tutaj zajmiemy się swoimi sprawami. A wszystko jest tutaj fajnie już zrobione. W zasadzie tutaj do tego serca można byłoby się one of your minions has not been paid. Jest siódmoka, ma. To może być naprawdę ciekawe. Mam chyba jakąś dość ciekawą. Teraz jest kaskę rozwalenia. Tutaj będzie gdzieś jeszcze kolejna brama, bo widzę, że te pachołki mi tutaj nie dają spokoju i nimi się trzeba będzie zająć zaraz. No dobra, kiedy widzę drugi logi. Funkcjonuje! Tak jak powinien! Chory są wyleczone! Tak jak wyleczone być powinny. Odpoczęły, najadły się. Możemy dać jakiś mały atak. No, nie taki mały, ponieważ teraz jak ktoś wbije tutaj, naprawdę wbije tutaj to konkretnie, ale musimy je w tej chwili. No jak nie, to nie powinno. Wszyscy już teraz śmigają elegancko. Prosto na pole bitwy pokazać po prostu władcy, że jednak z ziemiami się nie zaczyna. Okej, już nie mają najmniejszych sił. Już tutaj wszyscy. Okej. Bardzo dobrze jak na razie. Wręcz, aby to było za dobrze. Śmigamy dalej! Podbijcie mi teraz tutaj tą bramę. Jak już zniszczycie tą bramę, to bohaterowie nie będą chyba do nas przychodzić. One of your minions cannot find any food. Która jest tutaj wyżej i ją też się za nim zajmiemy. Ostatnio moje kolegi walczą, no tam zostawimy się. Ej! Atak! To powinno przekazać tutaj naprawdę bardzo, bardzo spadnie. Rumbling Tub is threatened to cause chaos. Enlarge your tavern before the ceiling comes down. Tutaj jeszcze jest w tym gameplay. Trochę więcej. A dobra, mnie bardzo denerwuje ten pan, który jest tutaj. Nie wiem jak was, ale mnie naprawdę strasznie irytuje. Do tego. Cóż, o, mam trzy kochlutki. One of your minions cannot find any food. Już mi tutaj, nie wiem, pozbierać jakieś tereny czy coś? Wygląda na to, że jednak nie. Podejrzewam dlaczego. Ja nie mam tutaj żadnego mostu, który by to łączył. I one nie mogą przejmować w ten sposób teren, ale... Mamy tutaj olbrzymą ilość pułapek. But is it the darkest dungeon? Kochani, musimy przenieść pole bitwy wcześniej. Frightened minions fear famine. Build a bigger strength. Ani musimy tutaj powrócić naszymi żołnierzami nieco wcześniej, tak żebyśmy mieli lepsze tutaj pole do manewru. Oni kiedy przed tym wszystkim będą mieli spore problemy, kiedy na to będą wychodzili swobodnie jeden po drugim i ja będę miał znacznie lepszą możliwość na to, aby ich załatwić. Po prostu tutaj mam większe pole do popisu, a więcej moich polów włącza się wtedy bój i jest lepiej. Dlatego wycofajcie się jeszcze. I teraz załatwcie. Teraz. A tak. Jak lecisz. Jeden po drugim. Jak jeden mąż i książę.
dobra. You have insufficient mana to cast that spell. I to już pan na poziomie. You have insufficient mana to cast that spell. One of your minions cannot reach its lair. Not enough mana. Insufficient mana to cast that spell. My boss. Chyba władca tej krainy przeniósł się do historii. Oh, Belborn. You didn't honestly think you could win, did you? Jednak myślał, że może wygrać. No cóż, ja mam bronić swoich podziemi na tym quest głównym. Jestem ciekaw, co to jest. Chwalić tutaj do tego, że nie chcę jeszcze nawet cztery, które nam sam, nie kochani, nie odpuszczamy! Do ataku, wszyscy, pokażmy naszą wielką potęgę. O, ma, zginie. Co za takiego chłopca? Powinieneś się wstydzić. Tutaj ładnie sobie powinien być ten pora i sprawdza mu wkrać no nie, jeszcze jakaś mała ilość, żadnym pozorem. Widzę też, że nie wszyscy akurat mają możliwości takie, żeby dotrzeć do niektórych miejsc. Your minions are under attack. One of your minions has not been paid. Tutaj, może sobie naprawdę razem do Nameda. Dobrze sobie Nameda, rewelacyjnie. Świetnie, też nie problem. Zresztą to jest problem na wyższych poziomach. Dlatego też działają tak dobrze, ale popatrzcie, przyszły jakieś pachołki. Kolejne. Tak łatwo. Ale to dobrze, nie lubię your tavern before the ceiling comes down. Your dungeon has been breached. Nie rewelacyjnie, nie widzę tego. Proszę, proszę. Ktoś się połapał na moje podziemia. Poszedł do historii. Przeszedł. Okej. Okay. Jeden człowiek. Zostały jeszcze trzy. Czyli dwa pójdą tutaj i jeszcze gdzieś tam jeden będzie ukryty. To na razie naprawdę nieźle. Nie sądziłem, że pójdzie tak przypadnie. Nie przypuszczałem. One of your minions has not been paid. Ktoś nie dostał pieniędzy? Szybko mi, ale zaraz to stanie, zaraz tutaj będziemy naprawiać pepełem skarb państwa i tak dalej. Proszę! Pięknie! Wracajcie do domu! A jak to zrobicie? Tu już zależy, tu już. W okazji możecie rozwalić wszystkie te pułapki, na pewno się nie obrazimy. W zasadzie podejrzewam, że mógłby ich wszystkich od tak poprowadzić, żeby już się przedostali gdzieś tam dalej. Widzę. W sumie to sam nie wiem czemu. Dlatego, że odczułam poczucie, że oni to sami powinni jakoś zrobić. Your minions are fighting the enemy! Zaraz się dowiemy wszystkiego, na spokojnie, panie Marianie. Tylko ja muszę tutaj mieć dostęp do mostu, bo Hovloki nie mają jak przejmować terenu. Ej, działajcie. Nieważne, nie widzę tutaj żadnych przeciwników. Chyba, że ktoś tam szedł mi do lochu, ale też nie widzę na mapie. Co się pojawiło? Okej. Okay. Świetnie, chodziki tutaj już działają też. Bardzo dobrze, a to jest pułapka. Myślałem, że coś wyszedł. Jak widzę, strasznie dużo im zajmuje. Co jeszcze
do tam. Czego oni tam mogą powiedzieć? Dlaczego? Przejdźcie tutaj i pomóżcie takim drugim. Po drodze mogliście tą pułapkę też rozwalić. No i widzę, że oni coś biedni umierają. Biedni, głodni, zmęczeni. One of your minions has not been. Tylko rozwalcie to tutaj i powróćcie sobie, na przecież wam nie bronię już. No, dostałem zakaz, halo. Jednak spore pijają się przez cały czas. Teraz nie wyzwałem, bo to jest wrogie. Mają odkaz. Nie wiem, co są. Nie każę im coś dostawać. No i następny przykład. Some of your minions have not been paid. No dobrze, to se wróćcie i se zapłaćcie, bo przecież wam nie broni. Walicie to coś dzisiaj czy jutro. Nie ogarniam części tych sporów, naprawdę. Są bardzo trudne do ogarnięcia. Nie mogę wziąć kultusów teraz wszystkich od tak. Nie tutaj wrócić, bo są na obcej ziemi. Kolejne ukrycie. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu spowodowane troszeczkę złą pracą silnika gry, niestety. Rumbling tummies threaten to cause cave-ins. Enlarge your tavern before the ceiling comes down. Okej, okay, skoro to może faktycznie doprowadzić do tragedii, no to może jednak powiększyć to trochę. Ej, a tu mamy dużo miejsca na powiększenie tawerny. Zobaczcie, co jest tak dużo. Więc tutaj wam tak nie mogę zrobić. Nie jest tylko jedną tylko. W tą stronę przynajmniej. Ale już tutaj wam wytworzę odpowiednio. Nie wiem, co zrobię. Stworzę tak... Nie chcą, niby chcą, nie chcą, nie wiadomo do końca, czego same chcą. Chcą powrócić, czy nie chcą, nie chcą. Dziwne te stwory, oj, dziwne. Tak samo jak dziwne mamy czasy. Wiecie co, że chyba powoli trzeba będzie atakować gdzieś tam dalej, ale ja nie mam zamiaru, bo nie wiadomo, jak było czekać na to wszystko. No to wyślę ich centralnie. You have insufficient mana to cast. Mana, więcej many. Hej, dalej nie widzę, gdzie jest ten portal. Może tu? A może gdzieś tutaj? W portalu, ale tutaj nie ma też kurde żadnych przecież żołnierzy. Co tutaj jest? Co tutaj jest, kochani? Dziwnie to wszystko wygląda jakoś. Mroczno tajemniczo. Underlord, your dungeon core is being attacked. Ktoś mnie zaatakował. Czuję się zaszczycony. Nie wiem jeszcze, czy ją odeszło. Dobra, no i co, prawie cały teren już tutaj odkryłem. Shove you and your black magic, you bloated dingleberry. Your dungeon core is under attack. Słyszałem. No proszę, dwa płatki. Jest wrażenie, a teraz gincie. Insufficient. Dobra, to macie gorszą śmierć, bo będzie się wam trafić. Underlord, your dungeon core is being attacked. Dobra, kultyści, zrobią nas. Tam, słuchajcie, kochani, już tutaj w zasadzie wszystko sobie tak naprawdę poprzymaliśmy. Mam tutaj jednak jakieś dziwne, tajemnicze przejście. Do którego? Uderzymy i pokażę, znaczy miała być misja chyba czwarta. Dobra, ja zapiszę to jako czwarta, skoro napisamy. A nie, jest też 4A, to będzie chyba 4A, nieważne, nie wiem co to będzie. Ale dobra. Przechodzimy do ataku, tryb bojowy. Your dungeon has been breached. Wszyscy. One of your minions has not been paid. Wszyscy, jak tu jesteście? Jeden po drugim, natychmiast wzywam was do ataku. Musicie mi w tym pomóc. Musimy razem załatwić tego gnoja. No, idzie całkiem sprawnie. Your dungeon is under attack. Oczywiście muszą. Ząb czy nie? Tu będzie już chyba. Jest Dio! Jest Dio!
zasadzie quest opcjonalny, ja tego w sumie nie powinienem zrobić. No idź, ale jeżeli rozwalę wszystko, to ja nie wiem, przed kim się będę mógł bronić, więc to jest ten niesformułowany ten quest. Tak dobrze, jakbym mógł. Your minions are fighting the enemy. Jak mi się wydaje, mi się tam nawet nie chcę obserwować teraz tego wyniku, wolę się zająć czymś dziwnymi tutaj przyjściami. Zobaczcie, tutaj nas nie było. Ja to zauważyłem, no coś tutaj mamy. Posadzkę chyba tylko no zdobę. Your dungeon core is under attack. One of your minions cannot reach its lair. Zaś ktoś się wziął, żeby zaatakować moje podziemia. Let's hope your vault is brimming, underlord. Dobrze. It is. Okej, oni już przeszli do piasku. Poszło na skrócej, za dobrze. Widzę jakiś parobek. I guess it's time for a break. Can I brew some tea? On naprawdę ma wielką wiarę i naprawdę się stara. Doceniam jego starania. Okej, okay. No i rozwaliłem wszystko. Byłem po ciebie do momentu atakowania rytuału. Nie smelowi. Tak? Jak to ma to być? Okej. Ja chcę to aktywować, nie? Nie. Jak długo to ma się aktywować? Jak długo, ja się pytam? Co ja mam robić teraz? Your beast den cannot support additional minions. No dobrze, cieszę się, że może pojść więcej. One of your minions has not been paid. No to nie chce idzie i nie chce zapłacić. Chociaż jej nie broni. Co my tutaj mamy? Gdzie nam tutaj coś? Nie widzę, mam zakrywowanego. Mogę to jakoś aktywować, zrobić coś z tym. Ziemi jakoś przenieść. You don't want your minions to starve, underlord. Okej, no to wybuduję. Im będziecie mieli więcej świnek. Raczej więcej wszystkiego. Cieszę się. Jeśli tak macie potężną ubojnię, więc nie wiem, co chodzi kompletnie. Okej, tu idzie jakiś pasek. Czy mam czekać, aż on dojdzie do końca, tak? Jak to wygląda? To ten pasek coś tak bardzo mierzelnie idzie. Your tavern is too small. No zaczekaj po prostu. Aż dojdziemy do tego rytuału. To zaktywujemy, to chyba będziemy mieli po prostu myśli. Your minions are under attack. One of your minions has not been paid. Ktoś tu jeszcze żyje? Co za your beast den cannot support additional minions. You run out of micro piglets. Enlarge your slaughter pen. Okej, mamy gdzieś może jakiegoś golda, żeby coś wybudować. Tu idzie nam pasek rytuału. That evil bugger is making headway out there. Ready up! Słyszeliście to? No tak, ktoś chce jeszcze z nami walczyć. Czy skończył z nami? Proszę bardzo, do ataku wysłanej kolejny oddział żołnierzy. Ale mi się nie dowiedziałem, czy pan to jest atakowaniem. Wiedzą bardzo się tak, czy można było przejść na prawdę. Ale tu gramy po swojemu, to jest gameplay, ma to tutaj przyjemne. Your minions are fearful the lizard man will come soon. A załatwieni? I ostatni dobieg. Elegancko poszło. Nie ma żadnej innej jednostki, jakichś tam parobków żołnierzy nie ma. Nie widzę, nie wydaje mi się, że powinno być więcej czy coś. Jest bardzo dobrze. Czwarty typ. Jak idzie z tym rytuałem? Czy on się coś posuwa do przodu? I czysty. Jak ci będę na niego patrzeć, to będę szybciej. Your tavern is too small. Your beast den cannot support additional minions. A ja tak naprawdę mam plaszczą. No to ja tą tawernę wam powiększę. Ja chyba kiedyś wróciłem do podatku i wtedy... Tutaj będziemy jeszcze
o 3 takie możemy poziomy. Nawet więcej, będzie ładnie tak, więc będzie doszło. I dobra. Co my tutaj jeszcze możemy takiego powiększyć? Zobaczmy, jak legowisko wygląda. Legowisko jest naprawdę bardzo duże. Na pewno wystarczy. Skarbca nie mamy, nie potrzebujemy. Tutaj jest ok. Szary są ok. Uboi nie mamy. Uboi nie mamy dwie. Jedną i drugą, tutaj taką mniejszą ręczę, jakby zabrakło im żarcia. No widać, jakaś tam świnka od czasu do czasu się pojawi. Tutaj też, więc wszystko fajnie gra. Odlewnia o dość nietypowych kształtach, jak to odlewnia, ale troszeczkę im zabudujemy dobroci z naszego serca i po prostu powiększymy wam tutaj warsztat. Jeszcze tutaj się rozwalimy, więc będziecie naprawdę mieli sporo miejsca. Myślę, że powinno się wam spodobać. Zostawimy odlewnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I proszę bardzo, tutaj macie jeszcze kolejne miejsce. Your beast then cannot support any more beasts. O, smutek. Dobra, powiększamy więc jaskinie bestii. You've run out of micro piglets. Enlarge your slaughter pen. Tak, zrobimy to. Fajnie wyglądało. Możemy nawet tak robić na 3. Będzie jeszcze taki. A jak tam nasz kochany rytuał? O, no proszę, już połowa. Your minions are eyeing one another hungrily in the tavern. Make it larger before gnarly soup becomes the new main course. All right, okay. A proper bloody rough-up. Let's show them what true dwarves can do. Tak, co potrafią krasnoludy? No to pokażcie mi się krasnoludek jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Na pewno ze mną wygracie i z moją armią potężnych strach. Gwarantuję wam, że nie macie najmniejszych szans. Dobra, zostaniemy tutaj i jeszcze tutaj. Nie chcę browarów, jak chciałem coś innego! Best 1. Okej. Jak sobie podejdzie nawet tutaj. Your beast den cannot support additional minions. Teraz to wygląda episko, jakby coś tutaj wszedł, to by się ładnie. Dobra, jak tamten nasz kochany rytuał? Uuu, i mamy przeszło połowę rytuału! Proszę do zaklęcia, a ten gejpy będzie Apokalipsa. Your minions are being attacked. Przez kogo? A jednak przyszło tu jakieś pachołki. Odrażenie. Przesyłamy wszystkich, zobaczcie. Jak ładnie ich mamy zdjętej piersi! Może tak chować, czy one of your minions cannot reach its leg! O! Się pojawiło! Ace, unlocked! No, najpierw to chyba muszą wytworzyć. Punkt pracy. Aktywuj! I teraz... Teraz coś im się stało wszystkim. Stanie jakiegoś świra. Tak, to nie. Ale jest fajne zakręcie, że to nie podejrzewamy nieraz. Jak się jednej bójki mogłoby się dobrze sprawić. Ale zobaczcie, jak napierdzielają i to szybko. Faktycznie przydaje się to w momentach, jeżeli nasze stwory mają wyprodukować jakieś zaklęcie. Przecież po prostu cokolwiek innego. Profine Manufacturing. Defense Port. I ja tu widzę, że ten język skryptowania jest strasznie podobny do Dungeon Keepera 1. Bring this lummox down! Mapy do Dungeon Keepera 1
to tam trzeba było skryptować je, choćby do końca jakiegoś najprostszego programu do programowania, jakim właśnie też może być jako ciekawostka notatnik. I ja tam sobie to właśnie edytowałem, robiłem nawet tworzyłem całe poradnik do skryptowania map, ten Jokeepera. Świetna sprawa, świetna zabawa. To właśnie tutaj wygląda to w też jest to, było programowane tak mniej więcej na tej samej szkole, tej samej zasadzie. Nie wiem, czy jak jej nie będę miał tej więcej. O. Jak ci panowie stąd tutaj nie przejdą, to czy to nie pójdzie po prostu szybciej? Kurde, podejrzewałem, że może iść szybciej, jeżeli będzie więcej kultystów. Młode i zresztą takie oczywiste. Dobra, kultyści, to idźcie szybciej. Weźcie z tego golda, co macie wziąć ode mnie. Proszę bardzo, zapłacę wam. Z nadwyżką. Sporo mi wyskakuje, jednak ileś pieniążków, ile pobierają. To było fajne, tylko że jeden cel był. Działają i opędziły. Im jest ich więcej, to idzie lepiej. Występuje parę kultystów. Nie chcę ewidencji, nie lubię. Będzie może jakiś goblin się zbudzi, zapraszamy. You can take your rituals and your magic and shove them up your incorporeal arse. Mama cię nie nauczyła ładniejszych słów. Żeby powiedziawszy to słabo, strażniku. Słabo, słabo. Uważaj, żebym ja się jakąś ripostą zaraz nie polecił. Dobra, co oni chcą robić? Wypierdolać! Zaraz im kurwa zniszczę tą bibliotekę. Nie zniszczę, zniszczę im tą bibliotekę, serio. Zniszczę wam tą bibliotekę, nie macie nigdzie opracowywać żadnych zaklęć. Macie tutaj siedzieć i macie wykonywać rytuał. Nie będę przyszedł, nie będę. Nie ma archiwum. Jeden tam pracuje dalej, męczy się. A co reszta towarzyszy? Reszta towarzyszy pójdzie spać, nażre się i tyle? Your minions are under attack. I gdzie oni idą? Your idą tavern is too small. No niech mnie. Zostawili mnie wszyscy. Wahuję. I need bed. Dobra, i gdzie są moi kultyści? Jeden opracowuje. Drugi śpi. Ten też. Dość spania. Opracowuję. A wydaje mi się, że teraz wszyscy powinni. Tak, dokładnie, tak, o tym będzie. Fajnie, to szybko powinno pójść, zobaczcie. Zobaczcie, jak to będziemy śmigać elegancko. Mają pasek. On wcześniej się przesuwał tak, no ze 3-4 razy wolniej. A by się przesuwać 4 razy szybciej, bo 4 kultystów opracowuje. Też bardzo logiczne. Nie zdążysz pociąć na wodne kawałeczki. Niestety. Już tutaj rytuał zostanie wykonany. No! Ready, go! Go, go, go! Biegnij pasku! Zapierdawaj! Prosto do celu! No! 3, 2, 1! Rytuał zakończony! Jednie! Activate it now to pursue Raskos to his home realm. Ah, right. There's a bit of blowback when this ritual activates. Oops. Jakieś konsekwencje. Ciekawe. Okej, okay, kontynuujemy. Tak, żebyście sobie zobaczyli tylko początek. Znowu questa. O, dalej walczymy. Nie. It's time to kill 2 dwarfs with 1 stone. The miserable midgets of the Dwarven Guard. Słuchajcie, nie mam tutaj kwestii. Dalej, klikam gdzieś dalej. It's time to kill 2 dwarfs with 1 stone. The miserable midgets of the Dwarven Guard have bested... Tutaj teraz musimy rozpocząć kolejną misję, więc tylko wam pokażę wstęp do niej. The Empire seems to think that this war is best fought on our own territory.
for they enter Raskos's realm in droves. Before you lies the portal through which they map their assault. Ta misja na jakiejś górze wulkanicznej może być naprawdę ciekawa, a ją zobaczcie już w kolejnym odcinku. Teraz widzimy, że są taką sporą misję, sporym przeskokiem, bo tu już mieliśmy w serii chyba wszystko, co oferuje cała ta produkcja, że kto wie. Pożyjemy, zobaczymy dalej w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje o nowych materiałach, to zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!